Xenox.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj ze mną Kuba, cześć Kuba, cześć, Rafał, mów mi Kuba. Jak dzisiaj widzicie, no taki zestaw dość nieznany. Możecie pamiętać z cięcia kukurydzy. Taki chyba ostatni filmik, który udało nam się nagrać w poprzednim roku. No było ciężko, nie ma co się okłamywać. Właśnie to jest to z tyłu pole, które raczej powinniście widzieć. No i dzisiaj też troszeczkę inaczej, no bo w końcu coś z kabiny, no w przeniesiunce raczej się nie da nagrać, bo by nie było mnie w ogóle słychać. No tak dzisiaj, powiem wam, pogoda dopisuje, jest już piąty dzień ciepła. Ty się działasz na... Działam. Jakby nie patrzeć, prawie sąsiad, bo przez miedzę tam jedynie ze trzy pola to tam, ale to nie potrzebuje nam się jeden sąsiad krat, tak to byśmy byli przez miedzę tak zwaną. A, jeszcze może sąsiadami zostaniemy. On będzie brał wszystko. Ja nie oddam hektara. Może jedynie Sławomir by chciał, ale to nie wiem. Wątpię, też chyba raczej tu nie znajdzie. Także no, robota w polu na pełnej. No pogoda jest zajebista. Jeśli chodzi o to, to od wtorku teraz mamy, co mamy? Poniedziałek. No to jest no, prawie tydzień. To ja z Solca nie wychodzę. To no, tutaj jakby nie patrzeć, to co, drugi sezon ty tu robisz? Tutaj? No. No, 6 lat mam to pole. Ile? 6. To ja pierdziałek, żeś się późno... Ja przyzwyczajony do tego. Żeś się późno jako sąsiad odezwał. Kiedyś do mnie pisze, mówi, ty sąsiad, kiedy przyjedziesz? Ja mówię, kurde, nawet nie wiedziałem, nie? Że tu takie sprzęty u nas robią. No, wyjedziemy. Później może teraz, jak zawrócimy, będziecie widzieli, no tu jeszcze... ile się udało, to się udało odzyskać z tego pola? Troszkę jest mokro. Jakoś się podurała to bagienka. Ogólnie uprawiamy sobie tu pod pszenicę. Pod tak? Pszenicę, ja to mam dokładnie. Było już wcześniej zwałowane po urce. Właśnie kiedy tu teraz orałeś? No ja orałem tutaj 3 dni temu. No widziałem wam, mówię, kurwa. Przedwczoraj zawołowałem. John Deere widzę, ładny jeździ, mówię, działają. I dzisiaj tak właśnie od rana zostało mi ostatnie pole, jak sami też wiecie. Praktycznie już to, co właśnie nie wiem, czy to połączę, czy też nie będę tego łączył, nie wiem, bo tych vlogów teraz jest taki natłok, że pewnie będziecie mieli ten vlog troszkę później, więc dzisiaj mamy 9 kwietnia, czy 9, bo jutro jest 10. Także... Wczoraj był 8, dokładnie, to na 100%. Także nie wiem, kiedy tego vloga dostaniecie, ale wiecie chociaż, jaka jest dzisiaj data, także nie złośćcie się, że tak późno robimy, jak u was może już kukurydza posiana. Jak myślisz, kiedy tak mniej więcej z kukurydzą będziecie ruszać? No, zobaczymy jeszcze, tam obornika jest troszeczkę do rozłożenia, do przyjęcia to wszystko. Ważne, by pogoda była. Ogólnie wczoraj patrzyłem sobie pogodę, to ten tydzień do piątku, po 23 stopnie, po 10 w nocy, także no i opryski teraz myślę, że sobie już ruszę też fajnie. Także pogoda naprawdę zajebista, ale w piąteczek, piąteczunio będzie miało zacząć troszkę padać. Więc nawet dobrze, bo może by zdążył jeszcze nawóz właśnie rozsiać, drugą dawkę. Ale z drugiej strony też teraz tak to słońce przysusza, że na te gliny, co tutaj są, to tak nie też niedobrze na wschody, bo to zaraz się skała robi, jak to Wojo nazwał. Ruszyłeś w ogóle tą cegłę dzisiaj? Ruszyłem jakoś. Także tutaj widziałem, że piątek ma padać. No i jeszcze pogoda, coś tam na dłuższe nie patrzę, ale jeszcze później oczywiście piątek, sobota, niedziela podobno zajebiście, także grilla będzie można odpalać. Więc no na razie pogody dopisują i myślę, że wszyscy tu zdążą się pogarnąć z tymi pracami. Z tego co wiem, Krzysiu też prawdopodobnie vloga już dla was dzisiaj też znowu nagrywa. Będę dzisiaj u niego, także się podpytam, bo wiem, że już sobie szykuje pod kukurydzę też pola. Także na spokojnie sobie działa. Ogólnie ile ci tak jeszcze zostało do roboty w tym sezonie, tak żeby się ogarnąć ze wszystkim? W tym sezonie, żeby się ogarnąć ze wszystkim, no do orania jeszcze jest zdyszka, może więcej. Przywałować wiadomo wszystko, tam jeszcze z 8 jest do rozłożenia obornika. No później uprawić i kukurydzę zasiać. No tutaj jedynie no to te 6 hektarów pszenicy co do zasiania. No, dobrze, że masz w takich też kawałkach w miarę, nie? No w miarę kawałki są, tylko że no odległość robi swoje. No jo, tak? Bo jakby nie było, ty do sąsiada do mnie masz ile? 25 km, no można nazwać się sąsiadem. Ale blisko pola. Ogólnie tak jak już teraz jesteśmy, to jeszcze przypomnę, bo we vlogach dawno chyba nie mówiłem, nawet jeszcze w tym sezonie nie ruszyłem, kto był w tamtym roku i pamięta, bardzo serdecznie chciałem was zaprosić na Open
Farm, targi rolnicze w Mazowieckim, w Ciechanowie, obok Ciechanowa, już nie pamiętam, wiem, że po starym lotnisku. Coś na sy, ale to na pewno dam wam jeszcze znać bliżej. Z tego, co już wiem, to chyba na 99,9% targi odbędą się 20-21, jakoś tak jest, chyba to jest taki weekend, akurat wypada w maju. Także bardzo serdecznie was zapraszamy, bo na pewno będzie się znowu działo. My w tym roku bardziej tak będziemy nastawieni pod farminga. Wiem, że będzie też kilka innych youtuberów, więc też na pewno jakieś tam będą wywiady i nie wywiady. My w tym roku bardziej chcemy się zająć właśnie tutaj farmingiem, więc mam nadzieję, że nas jeszcze zobaczycie i na pewno w całym składzie, bo wiem, że tutaj cały MST ma być. Mamy chęć jechać naprawdę fajną paczką. Jeszcze nie wiemy jak Kaziu, miejmy nadzieję, że mu się uda, no bo wiecie, no jednak krowy i w ogóle to jest uwiązanie. No, także naprawdę tutaj będziemy się starali, aby się nam udało, jak nie to chociaż Kaziu, żeby do nas dojechał. Także na całe szczęście spoko. No ty takiego uwiązania z dużego nie masz, bo Kuba ma kurniki. Indyki akurat. A, indyki. Także to zależy jak wyjdą wstawienia albo zdawanie. Jedyne takie okresy, w którym jest naprawdę duży natłok roboty. Ale może się to jakoś uda zgrać w czasie i może będzie, też się pojawi. I będzie dobra impreza. Także no mam nadzieję, że Sebek też z nami pojedzie. No jak Sebka kojarzycie, no to prawie, że też można nazwać, że sąsiady, tylko bardziej bliższe, bo tam nie wiem, z kilometr przez Miedzę was będzie łączył, może gdzieś tak. Także tutaj naprawdę się poznaliśmy właśnie. Świat jest mały. To właśnie do Sebka miał nagrywać. No bo jak pamiętacie, Sebek też wziął kamerę i nagrał jednego vloga i coś z nią zrobił, bo wiem, że gdzieś tam był i coś z nią zrobił. Kamera mu się teraz nie włącza i tak się wybiera do niego i nie mogę do niego nigdy trafić. Także muszę się tam kiedy wybrać. No i mam nadzieję, że my teraz jak też będziemy coś nagrywać, coś ciekawego. No tu na pewno ja będę chciał, coś robić z tym kamieniem. No podniosę agregat i później przelecę wierzchem. Dobra. Później go się zepnie. Kamień jebnie, jak ktoś pamięta w tamtym roku. Patrz jak to pięknie załapałeś. Wciągnął się pod lodem. Tak jak ktoś pamięta w tamtym roku w Mokrzynie, tak samo kamień nam się ładny trafił. Nie wspominając o tym, który tam stoi, ale to... On jeszcze... Trzeba będzie pójść zrobić miniaturkę. To możemy podjechać właśnie pod miniaturkę, pod kamień. Wy go zabierzecie w tym roku, czy piękny napis zrobisz numer pola? Nie, no tam akurat Miedzy oddziela. A to jest na Miedzy? Miedzy jeszcze. To z sąsiadem jakimś innym? No. To już nie przeora. Akurat powiem ci, że wydziela idealnie Miedzę, bo sąsiad go nie przesunie. No to lepsze to niż drzewo, bo z drzewem to można zawsze wyciąć, albo może się gdzieś obalić, jak będzie wiatr. Ale kamienia już raczej nie obali. A zająć życie sąsiad, który to pewnie 60 jakoś, bo albo... Znaczy no Miedzy to jest ten, Fiatka. To nie przeciągnie. To sąsiadem... Dobrze, dlatego żyje. Pola ja jestem. No, także całe szczęście. Więc podjedziemy na ten kamień, pokażemy wam. No takie kamienie teraz nawet i chodzą, bo jak widzę, to teraz ludzie takiego kamienia lubią strzelić przed chałupą. Także no taki kruszec. Jak ktoś ma sprzęt, żeby go przewieźć, to tak, ale tak są on pośrednicy, on poniżej 4 ton, 5, może nawet nie waży. No. Jak wy go w ogóle wyciągnęliście? Co, tutaj ładowarką? Znaczy ja go jednego roku, jak go zobaczyłem, jak kupiliśmy tamto pole, jak tylko pierwsze co robiłem, zobaczyłem ten kamień, tam wystawał tak gdzieś, powiem ci, z tyłu. No to mówię, kurde, mnie to wkurza, tam poprzedni właściciel powiedział, że on to nie miał siły go wyciągnąć, nie chciało mu się pitolić, a mówię, to ja go wyciągnę. No i tak na pewniaka podjechałem z etolem, jak orałem, turem go odkopałem. No i im głębiej kopałem, tym bardziej byłem zawiedziony i tym byłem bardziej pewny, że się kuźwa nie uda. Ale w końcu wyszło tak, że odkopałem go tyle, ile turem sięgnąłem w dół. Zostawiłem go, zasieliśmy dookoła kukurydza, on był taki odkopany. Postał rok i w tamtym roku było tak mięciutko, to tam coś z tatą robiliśmy, to wzięliśmy się i liną po prostu, liną ciągnik jeszcze tam podkopaliśmy, taki najazd specjalny, żeby go wyciągnąć. No i jakimś cudem się go tam udało po 2 godzinach walki wyrwać. Teraz weź tu zasyp, ze 2 przyczepy trzeba było przywieźć, bo to kawał kamienia, naprawdę pokażemy wam go potem. Dołek konkretny został, powiem. Chcę tak trochę niżej dam, bo już mi się nie chciało łączać w telefonie, bo tam bateria nie jest fest, a chcę jeszcze sobie u siebie zdążyć nagrać może coś. Także tutaj nie będę pod Wi-Fi podłączał, bo sami też wiecie jak to zawsze jest, jak Wi-Fi wyczerpuje kamera. No to powiem ci, u mnie 2 lata, tak? Albo tamte żniwa,
No też orka tam na pełne i człowieku jak szarpło, to myślałem, żebym się pół urwał, nie? No dobra, widzę kamień, nie? No i oborałem tam, zostawiłem sobie z boku, wziąłem później szpadę, mówię, idę zobaczyć, co tam się dzieje. No i kopię właśnie, tak jak ty mówisz, kopię i tak spokojnie med na med wykopałem, a ja widzę, że on jest i idzie dalej, nie? Jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. No i tak myślimy, czy go... Jeszcze się poszedł. I czy go, mówię, zacząć odkopywać, czy nie, bo mówię, ten, ale... Teraz już następny rok orałem i patrz, nawet go nie trafiłem, nie? Ale pewnie jeszcze dwa lata jak go pooram ten, no bo to jest roku na rok, wiadomo jak to jest. Zacznie za bardzo wpływać. No to jak ten, to trzeba będzie coś pomyśleć na ten temat, także może jakiegoś kamienia sobie przed domem rąbnę, jak mi się uda go ładnie zrobić. Prawie. No. Ale tak to ogólnie kamieni dużo tu miałeś? Nie, no czy takie wiadomo, no wyorują się, ale no, takie do 30 cm maksymalnie. Nie tak tragicznie, nie? Nie wiem, tak że tragicznie. My mieliśmy takie, jedno kiedyś takie pole mieliśmy, właśnie tam mieliśmy taki hektar, ale później dziadek to właśnie oddał. To z tego co pamiętam, no to kurna tam było kamieni. Człowieku, orałeś, zbierałeś i rok w rok wyorywałeś, nie? Tak jakby, nie wiem, wyrastały, nie? Nowe kamienie. No takie ziemie na solce. Ja to w ogóle Bolka podziwiam za to, że on to obrabia 60. Ja to się takimi sprzętami męczę. Powiem ci 60 jeszcze jak 60, trzypekiem, nie? No bo to... Polska moc. Polska moc, tak, dokładnie. W tym roku mówię, no na trójeczce, tu właśnie porównując do tego, nie wiem czy będzie akurat kiedy, pisaliście właśnie, że gdzie to taką orkę, jak to podrywka, ale tu nie robiliśmy dużej orki, bo to na wiosnę pod zboże, więc robiliśmy płytko. Na tym bardziej, że się akurat dało, nie było ciężko, więc luźna guma. Właśnie bardzo fajnie teraz na całka wiosna jest, że to słoneczko teraz przyszło, bardzo ładnie wszystko podeszło. Wszystkie bagienka, które były, jak się topiliśmy na jesieni, że w ogóle wymucić się nie dało. Teraz w ogóle wody nie ma. No to chociaż dobrze, bo ładnie uprawi i zasieje, nie? A zobaczymy, co to później historia napisze. I jak to będzie? Cierpliwości potrzeba i liczyć na to, że nie będzie deszczu, bo tak jak w tamtym roku była wiosna, no to co chwila nie zdążyło wysnąć i znowu dolało, nie? O, jestem taki naprawdę mega ciekawy, jaki będzie w tym roku, bo jak sami pamiętacie właśnie to Open Farm w tamtym roku, kurwa, jak to tam pięknie było, Janusz powiedział, wtedy my pamiętam Open Farm z Podenki 40-30 stopni, nie, nie mogliśmy wytrzymać, pamiętam jak to pokazał, no było naprawdę, było za gorąco, no a później lato przyszło takie, że czas zniw, a tu padaka. Pamiętam, że no my kurczę, żeśmy naprawdę bardzo długo czekali, zanim zniwa, dobrze, chociaż mało jest i ma się swój kombajn, bo jak były poprzednie lata, no to wiadomo jak to było, kombajnistę trzeba wziąć, a kombajnista oczywiście hektary u siebie, dobra, przyjadę po południu, przyjechał wieczorem, zaczęło padać. No i tak nie ma to jak jest się nieuwiązanym. Więc spoko. Ale bez kombajnu też da się. Ale da się. Teraz, no znaczy wiesz co, teraz akurat jest takie lata przyszły, że co drugi, co trzeci ma kombajn, nie? Tak jak ja pamiętam, u mnie na wsi był jeden, dwa kombajny może, nie? Gdzie nawet typowo bizony, nie? Gdzie zawsze taki był sąsiad, że zawsze u każdego. Najczęściej to też było tak, że u ludzi robił, a po nocy u siebie, nie? No także wiesz, nadążył w miarę robić, nie? Ale później tak każdy zaczęły te i te kombajny z zagranicy, takie właśnie u nas już później przyszedł taki czas, że zaczęli kupować te kombajny właśnie nie bizony, nie tamte, tylko takie z zagranicy, a to Volvo, a to jakieś New Holandy i tak powiem ci, ale u nas teraz... Dopłaty zrobiły swoje i tych nowych się dużo narobiło. No, takich tych większych, no to oczywiście tak, więc nie powiem, ale kurczę, u nas tych kombajnów naprawdę się sporo zrobiło, że prawie teraz co drugi u nas ma kombaj i nawet nie mówię, że wiadomo, ci co po tych usługach jeździli, jeżdżą nadal, a ci co sobie pokupowali te kombajny, takie te właśnie zagraniczne, to każdy bardziej ma takie do siebie i ja też tak zawsze jakby nie patrzeć do siebie, może jedynie kiedyś to był początek mojego YouTube'a, jak właśnie tu na tym polu, na tym i na tym obok, tu właśnie u wujka, u Sikory, żeśmy kosili. Wujek zresztą też miał kombajn, kupili sobie ze 3 lata temu do Nimborga, pociął sezon i postanowił, że jednak nie ten co mu przyjeżdżał. Tak, bo to on, czekaj, dominatorem? No, dominatorem, klasem. To kurde, powiem ci, że naprawdę bajka, on zawsze to tylko odbierał i mówi, nie ma co się nawet, bo coś tam też pierwszego roku kupił, na drugi rok coś poszło i roboty przy tym kombajnie i tak. No to my mieliśmy bizona Z56, klasyczny, czerwony, najpiękniejszy kolor, nie wiśniowy, tylko czerwony. No i powiem wam, że w sumie spoko, bo samemu można było sobie obrobić. Z tym, że zaczęliśmy siać dużo kukurydzy, no i tego bizona było szkoda do kukurydzy przerabiać, no to wiadomo, przyjeżdżał kombajn na usługę. Jeśli połowę ziemi zaczęliśmy siać już w kukurydzy,
Jeszcze dokupiliśmy prasę, bo zależało nam na suchej słomie. No to automatycznie nie miał kto jeździć na tym kombajnie, bo ja jak przychodzi sezon, no to ja cały sezon mam prasę i zwożenie belek. Jak w dzień prasuję, to wieczorem zwożę te belki, które sprasowałem, bo po prostu potrzebna jest sucha słoma. No i po prostu kombajn został sprzedany jakieś 4 lata temu. I teraz wszystko tam czubak przyjedzie, obchodzi, wiesz, na wygodzie, nie? Tak jest. Tak to powiem ci, kukurydzy będziesz miał dużo. Ile będziesz tak miał w tym roku kukurydzy, tych hektarów? Tak pi razy oko. Pi razy oko? 20. A wszystkich masz? No tak, około 50. No to i tak ładnie jest tej kukurydzy. Znaczy, w tym roku troszeczkę tutaj, bo tak jak cały solec ostatnio, no to cały czas kukurydzą gnieźli. No to tu sam solec to było właśnie ta kukurydza cała co w tym sezonie. Ale teraz troszkę tutaj pszenicy trochę chcemy przesiać. No zobaczymy co z tego będzie. Trochę daleko słomę wozić, ale jakoś się ogarnę. No jo, bo zawsze żniwa to jest taki okres, gdzie ja mam też robotę u siebie i nie zawsze, tak jak sami pamiętacie, no jest czas, żeby do Krzysia, bo zawsze męczycie, kurczę, jedź do Krzysia, nagraj i właśnie, bo Krzysiu ma jeszcze bizona. Tylko u Krzysia jest taki akurat moment, że wiesz, on wszystko, większość pod krowy, nie? Kukurydza pod kiszonkę, trochę na ziarno, do tego jakieś tam lucerny, nielucerny i trawy, nie? I tego zboża naprawdę nie ma dużo, nie? Więc taki bizon, jak on ma od nowości, z tego co się nie mylę, Krzysiu. I dziadek mu właśnie zawsze wszystko muci, także on ma stan idealny i zawsze, wiesz, dziadek w Krzysiu to tylko odwozi, nie? Więc tutaj naprawdę, jeśli chodzi o Krzysia, o bizona, bo zawsze ludzie, czemu Krzysiu, że kombajnu innego nie kupi, a naprawdę tak... A po co? Bizon no, jest taką trzeba, maszyną, nie? Że po prostu troszeczkę więcej czasu. Rozumiem, jakby się nie wyrabiał, nie? Ale Krzysiu zawsze idealnie wszystko ma zrobione, a więc... taki mokry rok? Weź, posadź takiego fenta dużego, weź go wyciągnij, a bizon ci się utopi, no to nawet 60 czy ciapkiem go wyciągniesz, bo lekki, tak? Także mówię, jeśli chodzi tutaj, są plusy i minusy, opowiem tak. Zależy to jeszcze co uprawia i co będzie robił na tym gospodarstwie. No tak jak u was właśnie te kurniki, no u was to tam jest w ogóle masakra, tam to drugi to ma 10 kurników, 5. Tam się jedzie, to jest chyba największe zadolenie kurników chyba w tym, w łódzkim i tu na okolicy jakąś. Mazowieckie jest, nie łódzkie. Poczekaj, to czekaj, gdzie się łódzkie zaczyna? No za Siewekowem akurat. A to jeszcze się łapiesz. To się jeszcze łapie. A to fajnie, to o kurna, to wy takie bambry, to jeszcze mazowieckie łapieta. U łódzkie tam będzie. Ja nie, ale serio, ja myślałem, że tu łódzkie tu się wcześniej właśnie zaczęli. Myślałem, że jeszcze właśnie leśnie to się łapie, a już tu za Leśniewicami jest ten. A dobra, już wiem gdzie co wulkanizacja stoi. No, i on ma ten znak, dobra, witamy, dobra, już witamy. Wiem gdzie. A no to dobrze, także no tam powiem, że naprawdę jest tych kurników, nie? Tak jak u nas tu nikt prawie nie ma, oprócz właśnie tego jednego, co ma tam kilka kurników, tak u was naprawdę i z roku na rok się jedzie. Tu kurniki teraz przecież chyba Leśniewice postawiły kolejne, nie? Tu po lewej stronie jak się jedzie w stronę, jeszcze za tym zakrętem, przed szkołą. O kurna, co to będzie? A, tak. No tam chyba tam to... Sierakówek chyba Sierak, tam no. To Leśniewice by postawiły tam, pewnie tak, bo oni się tak zamierzali. Znaczy nie, to inny taki inny? Postawił, co ma na Sierakowie pod lasem kurniki. Aha, bo myślałem, że Anyśka, nie? Nie, Anyśka nie. I Anyśka ma indyki, my mamy indyki, a tak to reszta kurczaki. Nie, tam coś czubca chyba z indykami próbował, ale czy on jeszcze ma indyki, to no on miał w tym on miał w jednym, jak... Ale ja... na tych dwóch nowych, co tak. Tam byłeś, co tą ładowanką no. Tam jeździłeś. To on tak? Tam nie, to tam były, wiem, że wpuszczane były te kurczaki. Indyki? Bo ode mnie lampę pożyczono do przełożenia. To patrz kurna, ja wiem, że jedynie jak byłem, co to już kurna, byłem z Brączkiem z rok temu na majówkę, no coś takiego akurat miał ten, to tu mi pokazywał, że akurat był z tego, z indykarni, nie ten przy domu, koło domu, nie? To wiem, że miał indyki w tym, a teraz no właśnie, może te nowe postawił i teraz no naprawdę długo się dawno z nim nie widziałem. Ja też mam za daleko. No, ty masz za daleko, także, no ale mówię, mimo wszystko to tam prawie każdy u was, nawet niektórzy tacy mniejsi, to tam widzę, że nawet jeden mam jakiś tam postawiony czy coś, nie? Także tutaj właśnie okolica jest taka, że tam praktycznie... Nie przeszkadzamy sobie, zapachy pasują każdemu. Jo, bo to jest właśnie, wiesz, tak jak tam z jednym gadałem, to kurde, on tam jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i już ludzie się nie chcą goić, chcą się wyprowadzać, nie? No, też się nie ma co dziwić, bo jakby nie było, no pas zapachy są jakie są. Zależy od której strony wieje. No. Jaka sytuacja jest na kurniku. Ale tak jak niektórzy widzę, jak już tak mają 4-5, to już później jadą z tematem, nie? No, już kiedyś powiedział, najgorzej postawić pierwszy. No, a później to już idzie. Ale też powiem ci, fajna sprawa z tym jest taka, że kurczę, w roku ile będziesz miał, ze 3-4 rzuty? No, 3 rzuty, bo 3 rzuty my gdzieś, jeszcze nie? Tam plączemy z indorem, tak przenosimy, próbujemy kombinować. Odchowalnia, później na tuczarnię przenosimy. No,
kombinujemy, żeby to jakoś tam koszty troszeczkę zaniżyć, no bo wygrzać jedną halę, a wygrzać dwie hale, to już samo mówi przez siebie i nawet mniej, nie? A czy właśnie ten ogrzewacie syna słoma macie te, czy czymś innym? Dwa mamy na ogrzewanie gazowe, na grzewnicę promienniki, a dwa mamy na olej. Aha. Opałowy, ale jeśli chodzi o koszta, to tak się to samo. Tu u nas jeden ma na słomę, nie? Właśnie i taki zarąbiście duży fest piec na nie. Także no też jakby nie patrzeć jakiś tam, wiesz, no słomy, słomy jakoś tym bardziej, że znaczy, ma... o tyle dobrze, bo jak masz piec na słomę, no to masz centralne, tak? Jak masz centralne piec na słomę, to nie masz ognia na hali. Ten plus. A ogień na hali to tam nie chodzi już o to, że tam no może pójść iskra, a chodzi o to, że dużo, tak jak z gazu na przykład, dużo wilgoci się wydziela, aha, jak się spala. Także tak z automatu trzeba więcej ścielić, więcej słomy idzie, no to też takie nie do końca, ale jakoś tam się hoduje. No. Najlepsze są najlepiej w lato, wiadomo, nie ogrzewanie, ale znowu na wentylację dużo idzie. Jakby nie patrzeć, to jo. No ale to jest właśnie, jeśli chodzi właśnie o te indyki czy kurczaki, w ogóle to jest spoko, bo masz tak ta kasa i to wszystko tak płynie, nie? Bo wiesz, coś się nie uda raz, no to nadrobisz se ten, a jak masz teraz przypuśćmy byki czy coś i dwa lata musisz trzymać. No w indyku też tak nie do końca, bo w kurczaku jest najfajniej, bo no, co miesiąc masz ten. Miesiąc hodujesz, tak? No to dajmy na to, robisz sobie 2-3 tygodnie przerwy, żeby przed następnym rzutem. W razie trafisz dołek, za półtora miesiąca możesz się tam odbić. A indyk 4 miesiące. No ale to też lepiej niż tak, kurczę, wiesz, na ten rok lepiej, ileś, nie? No i to, że jeszcze nie masz takiego typowego uwiązania, nie? Bo to też jeszcze możesz gdzieś sobie wyskoczyć weekend, jak da radę i w ogóle, że wiesz, teraz większość to wszystko zmechanizowane takie, no to już te podajniki, niepodajniki, to wszystko już jest ten. A tak jak właśnie krowy i wszystko to już takie uwiązanie, że trzeba rano ja podoić. Ludzi, którzy mają krowy, no, bo po prostu to na godzinę musi być wydojony, ja bym się nie umiał. No, karmienie, nie karmienie, no i tym bardziej, że te ceny naprawdę mega falują. Najgorsze jest to, że te mleko czasami idzie w dół, a te wszystkie inne rzeczy, czyli pasze, nie pasze, zrobić te kiszonki, nie kiszonki, siano kiszonki, to wszystko nie idzie w dół. Folie, czy też usługi innych siewy, to wszystko nie idzie właśnie w dół, więc no to jest najgorsze. Jeszcze rozumiem, jakby w górę szło mleko i w górę szły też inne rzeczy, no to jeszcze suma summarum wyjdzie dobrze, a tak to... Jest jak jest. To samo się u nas dzieje. Indyk do góry, no to automatycznie pasza do góry, bo na przykład zboże drożeje, no to pasza do góry. Zboże tanieje, indyk tanieje, pasza zostaje. Czemu? No zostaje, no. A ten, uczekaj, tam jak jedzie się właśnie w Sieraków, tak jak jest ten prawie ten znak, o którym mówiłem łódzkim, tam wcześniej ktoś to postawił... Sierakowie. A, dobra, Sieraków. Bardzo podobnie. Tam sąsiadów nie mam, więc nie wiem. Ale postawił się w tamtym roku, czy dwa lata temu, no to tam jest paszownia, czy co on właśnie? On zaczął robić paszę swoją dla kurczaków. A nie dla świn czasami też nie robi? A wiesz, nie wiem, może tam od niego kupują, ale według mnie tam tylko do kurczaków. No właśnie, dobry temat trafił, bo kurde, no tam jak wszyscy u was, większość tych ma, nie? To biorą pewnie rolniki od niego, znaczy, czy nie? No niektórzy tam biorą od niego i super sprawa, bo... W tamtym roku on skupował pszenicę zeszłoroczną po 70 coś. Gdzie dlatego, że bo właśnie ja słyszałem, że dla świniaków robi, nie? I lepsza jest taka zeszłoroczna, nie? Niż zwykła. No i jak wiesz, kurde, u nas niektórzy hasło słyszeli, że zeszłoroczną, wiesz, skupuje ten to człowieku dzida, nie? Na wywóz tam wszyscy do niego, nie? No bo płacił lepiej niż za tegoroczną, nie? No tak. Więc nie powiem i tak właśnie mega byłem ciekawy, czym on się tam jeszcze zajmuje. Nie, ja tam nie sprzedaję, jeśli pszenicę mam, no to pszenicę po prostu nie to, że gniotę, nie robię paszy, tylko no dodaję od 3-4 tygodnia się zaczyna mieszać, to w proporcji tam 8% pasza i ziarno pszenicy. I wiesz, no zawsze taniej wychodzi taniej kupić tonę pszenicy niż tonę paszy, nie? A no to wiadomo. Także właśnie byłem mega ciekawy, bo naprawdę z niczego tam to postawił wszystko. Z rozmachem jedną. No także. Bo uwierzcie, naprawdę to fest wygląda. I jak zawsze jadę, ktoś tam jest, także no musi coś się kręcić. O. Jakby nie patrzeć. Nie, no tam on tą ciężaróweczkę taką ma jedną, no to ta ciężarówka koło mnie jeździ, bo ma za moim gospodarstwem swoje gospodarstwo.
ma on tam chyba 7 koników czy coś takiego. O. No to non stop jeździ dziennie, non stop po prostu po 20 razy niekiedy. O, to też dobrze, jak ma jeszcze siedzi w tym samym temacie, że dla siebie to zrobi, nie? No to to jest już w ogóle bajka. No właśnie o to chodzi, no po to się to głównie stara, żeby dla siebie robić, nie? No niektórzy potrafią się porwać, nie? Na takie. Albo widzi właśnie, o kurniki tu mają, kurde postawię może. A nie, nie głupie to by było, no. No, ale. Trzeba dobry tego temat. Się, tego się coraz więcej robi. Już taka druga paszalnia też powstała parę kilometrów dalej, troszeczkę mniejsza, ale też już sobie tam gościu dla siebie paszę robi. Anyszka ma też swoją. Anyszka też ma swoją? No jo, ale jakby nie patrzy, no to on to już jest rozbudowany. No. Już tam dawno, dawno nie byliśmy. To są, jeśli chodzi o Anyszkę, to są właśnie tamte kurniki, gdzie zawsze jeździliśmy nagrywać akcję Obornik, ten wywóz. Gdzie drogę rozkopał, górę śmierci. To nie ja, ja tylko nagrywał. No, 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 a później na drugi dzień ja jechałem z Obornikiem, jak się koleś Passatem zatrzymał i mnie zjechał, że to ja mucuję drogę. Ja mówię, panie, ja wczoraj nie woziłem, ja już tu byłem. No, ale oni i tak później pojechali i tam trochę próbowali ją doprowadzić do stanu, jaki powinien być, ale to wiadomo, jak już się tak rozkopało, to ciężko. Nie, ale tam taki piach jest, że no w ogóle tam, nie wiem co, tam to jedyne co to asfalt wylać, bo taki piach, że tam nie da się przejechać, nie ugniatając tego. Ale taki, tak akurat im się trafiło, wszystkie lata, wiesz, już wozili, bo oni już wcześniej trochę wozili i tak nigdy nie było, nie? Ja wystarczy, że jeden wpadł. Tak. Jeden źle pojechał, bo zamiast bić wcześniej, wiesz, i ten chce podjechać na spokojnie, to zaczął redukować tam. No, a jak zaczął redukować z takim ciężarem, no, tym bardziej, że to jeszcze się zakopał ten mały pierwszy, jak się nie mylę. No to już później, każdy już później zaczął skakać, no i dziękuję. A no jedynie później drugą drogę, dobrze, że ogarnęli. Troszeczkę dalej, trochę gorsza droga, no ale jakoś się udało później jeździć. W ogóle nie widzieli, może nie wiem, mam nadzieję, że było widać zestaw. Jaki mamy z tyłu zestaw? Unia Kombi 420. Ty, Sebuś nie ma takiego? Ma, tylko 50. A. Ma po prostu jedną jakby sekcję więcej graczy. No, my na pewno będziemy się musieli zgadać na tą słomę, bo naprawdę prasa przednia. No mieli podjechać z broczkiem. No mieli, ale nie to podjechali, bo nie mogli znaleźć dojazdu do pola. Krzysiu, ty wtedy do Krzyśka zagadałeś, nie? Tak to znaczy, jo. Bo z Krzysiu wtedy ode mnie brał słomę, bo my tutaj mamy pole blisko. No i my mu daliśmy jedno pole, a on miał blisko mnie znowu pole. No to się po prostu za pola zabiegło. No jo, no bo po co to tyle ten. Jemu bliżej wozić i nam bliżej wozić. No i ja tam przyjechałem resztę dobrasować, co tam Krzysiu nie wziął. No i właśnie mówił, że tam u ciebie brasował chyba tego samego. No, i że tu zaraz dam numer, no i później jakoś tak wyszło, że ja was chyba nawet widziałem, bo wy tam polówką podjechaliście. Jo, bo my była taka akcja, że my pojechaliśmy tam na to pole, gdzie miało być i teraz tak, z drugiej strony nie wiedziałem w ogóle jak dojechać, bo tam jeszcze nigdy nie jechałem, bo były lasy, a z tej jednej strony z pięciu sąsiadów, jeszcze tym bardziej każdy u siebie na polu robi, to mówię, nie będziemy komuś po łące jechać. Akurat na polu w środku pola robiłem. Dokładnie tak, i tak, o kurwa, zestał mnie i mówię, no nie dojedziemy, nie ma mowy, nie, a tym bardziej, że widziałem, że już tam no niedużo było i tak mówię, a tym bardziej, że my u siebie jeszcze musiałem sporo jechać wywieźć, bo akurat to jeszcze... Pan się buta chyba odpinała wtedy, nie? Przyczepie coś tam jakaś akcja. Jo, była akcja była konkret. No i później musieliśmy, przyjechałem do siebie, zaczęliśmy zniwa i akurat była taka akcja, że od razu odwoziliśmy, bo tam akurat jeden rolnik chciał mieszankę, także od razu to, co nakosiliśmy, to od razu wywoziliśmy, no i my tak akurat jedziemy w tamte strony sobie, wracam, jedzie na dwóch kogutach prasa, mówię, ty, to przecież ten sam, dobra, no i chyba właśnie numer do ciebie, nie? Tak, i ty leciałeś czasami teraz i o, dobra, to dawajcie tu i tu. No i żeśmy akurat tak się styknęli, podjechali, no ale Brączek na drugi dzień już wyjeżdżaliśmy do Brączka i nie było kiedy podjechać, no a później jak już wróciłem, to już było po akcji u robota u siebie. Więc no nie było kiedy, ale no w tym roku, skoro tu będzie pszenica, to i tu będzie prasowanko. No będzie. Będę patrzył. Także no mówię, wreszcie tu też dobrze, bo może coś i u Seby nagram, bo jak u mnie żniwa, no to wiadomo, nie ma gdzie wyjechać, ale tutaj przez miedzę to w wolnej to chwili. To będzie mucił. No już zgadłem. Najprawdopodobniej. Już chyba zgadłem, dlatego mówię, że akurat pęd w tym roku akcji będzie. Nagrany, także na pewno będzie tutaj bliziutko i będzie można sobie przyjechać, także luźna guma. Dobra, to co, my będziemy powoli kończyć, bo żeby ten vlog nie był za długi, akurat tak dzisiaj fajnie, bo z innej perspektywy. Mam nadzieję, że częściej będziecie mogli nas ujrzeć w tej kabinie, a jak nie, to w zetorku jeszcze i sobie na pewno pogadamy, także możecie jakieś ciekawe pytanka pozadawać. Ja chętnie poodpowiadam, nie porównywać mnie do Ziemniaka TV, bo nie jestem podobny, no. Bo patrzyłem pod ostatnim filmikiem.
nie pamiętam, co tam jest. A, i dzięki, że powiedzieliście, że jestem Alvaro w Chodirze. Także clickbaitowy tytuł, agregatowany z ziemniakiem. Mieli im kamień jechać pokazać, kurwa. Tam widzimy sąsiad w łodkim na pełnej. O kurwa. To luźno, na dwukółkę mi wejdzie. No. Polówkę trzeba wziąć. Także my lecimy sobie zrobić miniatureczkę, ale tak jak obiecaliśmy, kamień jest. Jest, jeszcze wam przyjdę go ładnie pokazać. Zobacz, jakie ładne pobojowiska. Jo, weź jeszcze cofnij tak bliżej, se przy nim stań. I kołami możesz tak w tą stronę jak teraz, nie? Przy nim będzie pięknie wyglądało. Tak o. O, tak o, idę wam pokazać. O, ale zawiało. John Deere jest. Kamień jest. O kurwa. W którym miejscu on był? Bo nawet nie widać. W którym miejscu on był? No nie widać. No bo zagadniany ładnie. Czekajcie, sprawdzę, czy kamień na pewno. Dobra, kamień. Gitara. Plastik. Dobra, to jeszcze jak coś, to może na końcówkę tam gdzieś się złapiemy na kamerze, a jak nie, to jeszcze na pewno nie raz będzie widać. Także dzięki wielkie mordy. Słyszymy się w kolejnym vlogu. Na razie, strzałka, trzymajcie się, cześć. Cześć.